Cześć, witam Was w czwartkowy zimowy dzień. W Lublinie szaro póki co. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przyszłości SEO, po raz kolejny w sumie, ale dzieje się wiele ciekawych rzeczy, więc fajnie byłoby się spotkać i porozmawiać. Zacznijmy od tego, jakbym chciał, żeby wyglądał ten kanał. Chciałbym, żeby on przyjął taką formę fotokawki. Jeżeli interesujecie się fotografią, być może znacie Zienia, to tam jest duża interakcja z słuchaczami, z użytkownikami, oni zadają różne pytania, dają swoje komentarze. Fajnie, gdybyśmy mogli wspólnie się zastanowić, wspólnie wymienić się swoim podejściem, tym, jak widzicie pewne kwestie. Jak wiecie, SEO w dużej mierze też zależy od specjalisty i też po części opieramy się na pewnych przypuszczeniach, własnych testach, często nie mając pewności, jak coś działa w 100%, i nie zawsze to jest tak, że coś, co nam się sprawdzi na jednym projekcie, zawsze będzie działało w drugim. Taka anegdota na początek. Nie chcę Was zanudzać całą historią. Stałem się posiadaczem blendera, który miał mi służyć do mielenia orzechów na masło orzechowe. Wyszukałem go tutaj w Google, jaki model powinienem budżetowy kupić. Dostałem ten model i wczoraj testowałem to wszystko i na razie mam takie przesłanie, że ten blender nie nadaje się do tej rzeczy kompletnie. Nie udało mi się zmielić tych orzechów na masło. Musiałem skorzystać ze starego blendera, znacznie o mniejszej mocy, ale jakby poświęcając dużo czasu, nie udało mi się tego zrobić. Jeżeli macie jakieś swoje tipy, to chętnie posłucham. Morał z tego jest taki, że ta strona, to była strona afiliacyjna, podała model, który najlepiej się sprawdzi do tego. Okazało się, że moc to nie wszystko. Liczy się też układ noży i te orzechy non-stop osadzają się na ściankach. Więc zrobienie tego masła jest przynajmniej jak dla mnie po prostu mega, mega, mega czasochłonne i trudne. I morał jest taki, że ta strona nie dała mi wartości, wręcz odwrotnie, skierowała mnie po zakup produktu, który mi się finalnie nie przydał, to znaczy nie jest odpowiedni, ja go sobie oczywiście wykorzystam, natomiast nie jestem zadowolony. Wszedłem na tę stronę jeszcze raz, żeby się upewnić, że chodziło na pewno o ten model i dokładnie tak było. I ciekawy jestem, czy Google w jakikolwiek sposób powiąże moją kolejną wizytę na tej stronie z tym, że to była nietrafiona rekomendacja. Słuchajcie, trochę o przyszłości SEO. Pod kątem tego zasadniczo SEO dzieli się na dwa obszary, czyli on-site i off-site. On-site to są wszystkie rzeczy, które robimy w ramach naszego serwisu i na to składają się wiele procesów, zwłaszcza content, czyli treści, które tam umieszczamy, również w innej materiały, może powiedzmy bardziej ogólnie. W tym w dużej mierze jeszcze treści, ale też wideo, może jakieś audio, dane strukturalne, cała optymalizacja techniczna strony i tak dalej, i tak dalej. A drugą częścią jest offsite, czyli budowanie przede wszystkim profilu linków, odpowiedni rozkład anchorów, domeny, z których możemy to pozyskać. Na tym się opiera też trochę, możemy skorzystać z analizy konkurencyjności. No i słuchajcie, jestem ciekawy, jak rozkładacie te działania też budżetowo. Jak według Was, ile procent tego budżetu powinno iść na działania on-site, ile na off-site? To też oczywiście zależy od branży, bo czasem ten content się szybko wyczerpuje, a nie ma potencjału, albo klient nie jest zdecydowany postawić dodatkowo bloga, gdzie można umieszczać treści związane z intencją informacyjną użytkowników. No i to oczywiście zależy, ale jestem ciekawy, jakbyście ten budżet rozdysponowali. Według mnie obecnie, tak, jeżeli miałbym powiedzieć zero-jedynkowo, tak jak mówię, każdy projekt jest inny, to ja bym jednak więcej budżetu wrzucał w on-site, zwłaszcza w rozbudowę kontentu. Oczywiście technikalie na pewno tak i one będą rosły, ich znaczenie będzie rosło, ale przede wszystkim wartościowy content, który odpowie na oczekiwania użytkownika.
żeby on dostawał wartość, której oczekuję faktycznie. Na moim przykładzie to się nie do końca sprawdziło. I widzę cały czas, tak jak wspominałem na moim ostatnim podcaście, też w filmie, tak jak już chyba wielokrotnie mówiłem o tym, że te strony, które są obecnie w wynikach wyszukiwania, często na wysoko na określone frazy, nie spełniają wartości merytorycznej bardzo często. Ja obserwuję to też w branży turystycznej, w których opisy są często albo nieaktualne, albo wręcz błędne. Często są też subiektywne, bardzo, więc trudno jest to ocenić, ale w komentarzach jest zupełnie inne spojrzenie na dany temat. Jest to bardzo płytkie i też na podstawie jednego wyjazdu czyjegoś, czyich doświadczeń. Widzę po prostu ogromny rozdźwięk. Starając się teraz na przykład znaleźć informacje o tym, w jaki sposób to masło orzechowe, wracając do mojego przykładu, powinno się mielić, znalazłem wielokrotnie powielane informacje o tym, że trzeba uprażyć te orzechy. Nie wiem dlaczego, nie znalazłem wyjaśnienia, po co je prażyć, jedynie dla zapachu. No, jakby nie chcę wchodzić w technikalia, ale wielokrotnie były to po prostu powielone informacje, czy to w formie infografiki, czy w innej. Bardzo rzadko było wideo z moim konkretnym sprzętem, który posiadam. Nie chcę tutaj robić kryptoreklamy czy antyreklamy. Nie znalazłem praktycznie w kontekście orzechów oczywiście, bo tam jedno wideo się pojawiło. No i dla mnie nie były to satysfakcjonujące wyniki. Ja nie jestem taką osobą, która by się ograniczała do pierwszych 10 wyników. Nie znalazłem tam specjalnej wartości, ale też nie byłem gotowy zejść bardzo głęboko, to znaczy powyżej jakichś tam 70, już nie chciałem dalej tracić czasu. No i teraz się zastanawiam, w jaki sposób Google mógłby to weryfikować, czy to, że ja coś przeczytałem, dokonałem zakupu, sprawiło, że została spełniona moja intencja, czy wręcz odwrotnie. Jest to bardzo trudne na pewno. Google też jest ogromnym podmiotem i z pewnością ma narzędzia do tego, żeby lepiej lub gorzej to robić. I teraz zastanowiłbym się jeszcze nad tym, co będzie przyszłością SEO. Czy będą to linki, których ja się przyznaję do tego wcześniej uznawałem, że era linków się zakończy. Teraz już jestem sceptyczny co do tego stwierdzenia, dlatego że wejście algorytmu AI i bardzo gwałtowny przyrost ilości treści sprawił, że trochę się to przewartościowało i linki według mnie dzięki temu zyskały na wartości. Natomiast sam bodajże to był Matt Katz z Google wypowiedział zdanie, że wyobraża sobie w niedalekiej przyszłości to, że linki stracą na znaczeniu. Więc jakby to jest wizja też trochę, którą Google bierze pod uwagę oficjalnie. Zastanawiam się nad wartością użytkownika, w jaki sposób Google może to weryfikować. Oczywiście w krótkiej perspektywie to jeszcze jest, powiedzmy, że prostsze, bo ktoś może zobaczyć, czy dany użytkownik, Google może po prostu widzieć, czy użytkownik wraca na stronę wyszukiwań po wejściu na stronę, czy kończy tą swoją ścieżkę, otrzymując zapewne informacje, których szukał. I to Google na pewno będzie brał pod uwagę. Jeszcze raz, żeby to było jasne, to, że ktoś klika na wynik 1, jeżeli otrzyma informację, której szukał, to zapewne nie wróci do wyników wyszukiwania. Natomiast jeżeli nie, to będzie dalej drążył ten temat i za chwilkę prawdopodobnie wróci na stronę wyszukiwań i wejdzie na kolejną stronę. Google ma też oczywiście, jest właścicielem systemów analitycznych, czy to GA4, czy Search Console, czy na przykład Universal w starszej wersji, która już niedługo wygasa. I teraz na pewno będzie to wykorzystywane. Oczywiście moglibyśmy dalej się zastanawiać, bo są jeszcze inne aspekty. To jest między innymi różne formy materiałów, to jest wideo, podcasty, dane strukturalne, które pomagają Google sprawdzać, jakie informacje są na stronie, jaki to jest typ strony, kto jest autorem, kiedy była publikacja tego artykułu na przykład i wiele, wiele innych. Na przykład optymalizacja crawl budżetu.
Te wszystkie rzeczy pewnie będą miały znaczenie. Również Core Web Vitals, optymalizacja techniczna, linkowanie wewnętrzne, to wszystko będzie miało mniejsze lub większe znaczenie. Ale tak globalnie patrząc, to wydaje mi się, że Google powinno iść jednak w jakieś sygnały pochodzące od użytkownika. Ja bym to nazwał User Signals. Czyli czy użytkownicy będą ostatecznie zadowoleni z wizyty na tej stronie, czy nie. Nie wiem, kiedy to się zadzieje. Widzę też, że trochę można to przynajmniej zaobserwować, że też ostatnia zmiana algorytmu, jedna z ostatnich, która dotyczyła recenzji produktów, też trochę idzie w tym kierunku. Teraz zastanawiam się też, jak Wam się wydaje, jaka będzie przyszłość tych formatów. To znaczy, czy obecnie ten format tekstowy nadal jest atrakcyjny dla użytkownika? Czy to jest coś, czego korzystacie i czy prognozujecie w przyszłości, że ten format będzie nadal wartościowy, albo na ile będzie wartościowy? Ja widzę ogromny rynek produkcji wideo. Też trochę odpowiadam na to w pewnym jakimś małym aspekcie. Co do podcastów, ja bardzo sobie chwalę, bardzo je lubię, ale nie wiem, czy już jakby swój szczyt osiągnęły i gdzieś są w trendzie opadającym. Jestem ciekawy też Waszego zdania, jaka tutaj jest przyszłość. W mojej ocenie krótkie wideo to jest coś, co może zainteresować użytkownika najbardziej. Natomiast to też AI trochę wpłynęło na to, że teksty, przynajmniej dla mnie, stały się mniej atrakcyjne. Natomiast nadal czytam wartościowe treści. I jeszcze wracając na chwilę, oprócz tych user signals, w mojej ocenie dojdzie do tego jeszcze, na pewno to już jest brane pod uwagę, autorytet autora. Czyli na przykład ja chcę czytać treści, bo na przykład ktoś jest jakąś osobą, która jest rozpoznawalna, na przykład na Instagramie. Ja wiem, że za tą osobą stoi określona wiedza, na przykład, że ta osoba często wyjeżdża, dajmy na to, do Włoch i ma informacje, które są sprawdzone, rzetelne. I to jest dla mnie atrakcyjne już samo w sobie. Opinia tej osoby, bo jest jakimś tam autorytetem w danym temacie. Więc w mojej ocenie te dwie rzeczy będą bardzo ważne. Jeszcze przejdziemy. To już bym chciał zamknąć w sumie ten blog, dlatego że na razie mam taki pomysł na to, żeby to było 15-minutowe, krótkie spotkanie. Zobaczymy, czy Was w ogóle to zainteresuje. Taka forma, może tak, może nie. Zobaczymy. I na koniec chciałbym zadać takie pytanie też do Was, otwarte, dlatego że jeszcze live'y póki co oczywiście nie ściągają takiej rzeszy chętnych do posłuchania. Dlatego zadaję pytanie na koniec tego odcinka. Będę mega wdzięczny, jeżeli zostawicie swój komentarz, czy nawet plusika, bo to pomaga gdzieś tam budować sobie widoczność i też mnie motywuje, żeby, wiecie, robić fajniejsze oświetlenie, fajniejszy dźwięk i po prostu, żeby się do tego przygotowywać. Ale nadal chciałbym, żeby to pozostało w takiej luźnej formie. Pytanie na koniec, które chciałbym Wam wrzucić, to jest, jak pozyskiwać klientów w dzisiejszych czasach? Jak do tego podchodzicie? Będę mega wdzięczny, jeżeli zechcecie się z tym ze mną podzielić, albo po prostu jakimś komentarzem a propos tego odcinka, czy to jest dla Was wiedza jakaś sensowna, czy nie, albo jakie macie zdanie w tym temacie. Dobra, to zastanawiam się, jak pozyskiwać w dzisiejszych czasach klientów. Czy robicie masowe oferty, to znaczy macie określone pakiety i poświęcacie jakiś krótki czas na analizę klienta, czy raczej stawiacie na indywidualizm, czyli najpierw spotkanie z klientem, omówienie tematów. I ja też postaram się Wam, myślę, że w przyszłym odcinku, bo chciałbym mimo wszystko zamknąć to w krótkim czasie, a to jest też większy temat, powiem Wam, jak ja ostatnio do tego podchodzę. Nie upieram się, że to jest najlepsze wyjście. Jestem ciekawy Waszego. Czy może jest tak, że po prostu dzielicie sobie klientów i z niektórymi chcecie się spotykać, dlatego że oferta jest tego warta, czy klient jest tego warty, czy strona, czy budżet jest jakiś określony? Czy co Wam się bardziej sprawdza?
Czy to indywidualne podejście, czy raczej chodzi o skalę? Ja mam swoje przemyślenia, mam też trochę zapytań cały czas, które gdzieś obsługuję. Nie tylko ja mam jakiś swój feedback odnośnie tego. Jestem ciekawy w ogóle, jak wasi klienci do tego podchodzą, nie? Czy są gotowi później na podziękowanie, czy dają wam jakiś feedback z tych ofert, na które poświęcacie czas, czy właśnie wolicie po prostu robić określone pakiety i po krótkiej analizie, albo nawet bez, wrzucać klientowi konkretny pakiet i dopiero później poświęcacie określony czas na przygotowanie jakiejś strategii czy zakresu tych działań. Dobra, to dzięki serdeczne za spotkanie. Mam nadzieję, że było fajnie. Jeszcze raz przypominam, że za każdy like, czy plusik, czy nawet komentarz w postaci kropki będę mega, mega wdzięczny. Postaram się jeszcze fajniejsze oświetlenie do tego dołożyć. Jak widzicie, trochę przestrzeń nie ogranicza, ale mam nadzieję, że było spoko, że to było sympatyczne dla Was 15 minut. Dzięki i do zobaczenia. Cześć. Thank you.